Siemano! Dzisiaj będzie wielki test Ustronia, czyli Czantoria, Trzy Kopce, Równica. Zastanawiałem się trochę, jak to mam ukryć, od której strony, żeby podjechać wszystkie trzy miejsca, bo wbrew pozorom to nie jest taka łatwa trasa. O ile jeszcze na Równicę można powiedzieć, że to jest dosyć łatwy podjazd, tak już dostanie się z Równicy na Trzy Kopce, to już jest trochę ciężejsza opcja. No i dostać się na Czantorię, no też trzeba trochę pokręcić, jeszcze w zależności od tego, jaką trasę tam obiorę. Opowiadam wam też o trzech miejscach, które warto odwiedzić, będąc w Ustroniu. No i wielkiej tajemnicy chyba już nie ma, że będzie to właśnie Czantoria, Równica i Trzy Kopce. Ostatnio coraz częściej docierają do mnie pytania typu, gdzie zaparkować samochód, wybierając się rowerem w góry. No i powiem wam, że nie ma z tym problemu o tyle, o ile wyruszacie rano. Myślę, że spokojnie jak przed 9 jesteście, czy to w Wiśle, czy to w Ustroniu, czy w innych miejscowościach, że tego problemu z parkingiem nie ma. No z rowerami jest o tyle fajnie, że ten parking nie musi być gdzieś blisko miejsca, z którego chcecie startować. Można ten samochód zostawić tam nawet parę kilometrów dalej i dojechać sobie rowerem, także raczej problemu z tym nie ma. No oczywiście, jeżeli ktoś przyjeżdża na godziny popołudniowe, czyli 12, 13, no to już może być problem i tego samochodu może nie być gdzie zaparkować. Także dobra rada to jest taka, żeby być w koło godziny 9 i to jest dobry czas na start. No jest za 15:09, jestem na parkingu koło Kortów, no i tak właśnie to wygląda. Puściutko. Na pierwszy strzał idzie Czantoria. 995 metrów nad poziomem morza. Na wielką Czantorię polecam dwie trasy. Pierwsza to jest wjazd od czeskiej strony, od Nytka. Oczywiście trasa rozpoczyna się z Ustronia. Druga trasa to jest trasa, którą dzisiaj pojadę, czyli droga leśna przez małą Czantorię. Na pewno nie warto na Czantorię wjeżdżać czerwonym szlakiem. To odpada. Jest jeszcze opcja niebieskiego szlaku przez Poniwiec. Dawno tamtędy nie jechałem, prawdopodobnie będę dzisiaj zjeżdżać. Jest tam dosyć spore nachylenie, dosyć długi ten podjazd i tak mi się kojarzy, że trzeba mieć dosyć dobrą nogę. Trasa od Nytka na pewno jest dłuższa w porównaniu do tej, której będę jechał dzisiaj, ale jest w całości do podjechania. Natomiast dzisiejsza trasa jest krótsza, ale na pewno więcej odcinków do wpychania. No i później w grę wchodzi też zjazd tej Czantorii. Osobiście wolę zjeżdżać przez małą Czantorię niż wjeżdżać. To właśnie z tego względu, że tego pchania jest mniej. No a zjeżdżać przez czeską stronę, to raczej tam za płasko jest. Większość trasy to jest ubity szuter, leśna droga, także raczej smutno. Na pewno nie polecam tutaj żółtym szlakiem się pchać. Właśnie przejechałem wjazd. Ten żółty szlak to raczej trasa, gdzie będziecie się męczyć i wpychać rower, niż będziecie czerpać jakąkolwiek przyjemność. No ale to klasycznie, wiadomo, wszystko zależy od nogi. Także opcję żółtego szlaku raczej bym zostawił do zjazdu. No i pozostaje jeszcze czerwony szlak. Tu chyba w ogóle nie ma o czym mówić, bo jak dla mnie to on jest ciężki do zjazdu, do takiej jazdy turystycznej średnio się nadaje. No a do podjazdu to już w ogóle opcja nie do ogarnięcia. Lecimy dalej. Pierwsza miejscówka za mną, mała Czantoria. Teraz przejadę przez Poniwiec, drugie widokowe miejsce na tej trasie. No i później wpychanie pod Czantorię. Kawałek drugiej miejscówki między Poniwcem a małą Czantorią. No i miejscówka na Poniwcu.
Tam widzimy małą Czantorię, naprzeciwko równica, trzy kopce za tą górką, a ta górka to jest początek wpychania na wielką Czantorię. Chciałoby się rzec, że to ostatnie śniegi tej wiosny, ale niestety muszę was zmartwić, że to nie są ostatnie śniegi. Dzisiaj jest czwartek, ostatnie wybicie pogody, 20 stopni, a od jutra co? No właśnie, parę dni śniegu, deszcze, także mam nadzieję, że ten śnieg raczej taki z deszczem tu poleci, a nie zasypie tego. Chociaż jak będzie sypać w nocy i będzie koło zera minus jeden. Dzisiaj jest 14 kwietnia. No i niestety najbliższy tydzień śnieg z deszczem i śnieg. Nie wiadomo co będzie dalej. Także jak ktoś się wybiera na długi majowy weekend, wyższe partie, czyli gdzieś tam okolice Skrzyczne, Malinowska, no to bym mocno to przemyślał, tak? A przede wszystkim tylko sprawdzam na kamerach, jak to tam wygląda. Mam tylko nadzieję, że do 7 maja, czyli jest to kolejna pierwsza sobota, zdąży wszystko stopnieć, bo mamy przewidzianą trasę. Trasę z Brennej na Halę Jaworową, Malinowską Skałę, Cieńków, trzy kopce i powrót do Brennej. Także dystans będzie dosyć spory. No i mam nadzieję, że śnieg nam nie utrudni. Jeszcze przez chwilę zastanawiałem się, czy nie zjechać tutaj tym czerwonym szlakiem, ale ten szlak biegnie praktycznie równolegle do wyciągu i do stoku. Stok był naśnieżany, więc tego śniegu pewnie sporo tam przysypało też na ten szlak i ryzykować nie będę, bo nawet jak tego śniegu tam nie ma, to będzie mega mokro i zjadę cały udubcony. Także jadę tu tylko na górę, zrobię jakieś zdjęcie i będę się wracał niebieskim szlakiem. Co dalej? Dalej nie wiem, czy pierw jechać na równicę, czy na trzy kopce. Zastanawiam się, gdzie mi będzie łatwiej, bo teraz tą pierwszą górkę jeszcze zrobić to spoko, ale ten drugi podjazd, no to już może być ciężej. No i zastanawiam się, czy ciężej mi będzie wjechać z trzech kopców na równicę, czy z równicy na trzy kopce. No i nic mądrego nie wymyśliłem. Doszedłem do wniosku, że to chyba jedno i to samo. Nie ma różnicy, a w podjeździe na równicę już jestem zaprawiony. Pierwszą sobotę kwietnia na równicę wjechaliśmy 4 razy, także doświadczenie mam. Jestem już w połowie podjazdu na równicę, dokładnie mijam drugi kilometr. No i muszę wam powiedzieć, że ten podjazd asfaltowy to jest najlepsza opcja dostania się na górę. Oczywiście można wjechać od Lipowskiego Grunia, jest tam trochę pchania. Można też się tu męczyć czerwonym szlakiem równolegle ulicy, który biegnie do góry. Ale wydaje mi się, że najlepsza opcja to jest asfalt. Asfaltem dojedziecie na jakieś 800 metrów. Równicy szczyt jest na wysokości 884 metrów. No i te ostatnie metry dojechać, ewentualnie dopchać. Sama droga na równicę to raczej nic specjalnego. No tu asfalt to wiadomo nuda. Szlaki ciężkie, zarośnięte drzewami. Widokowo praktycznie nic ciekawego. Dopiero sama góra od parkingów, tak? Zaczynają się widoki. Najlepsza miejscówka za karczmą. No i szczyt raczej też słaby. Równica sama w sobie jakoś nie jest mega atrakcyjna. Jest te parę punktów widokowych, ale w porównaniu do innych miejscówek, no to ma się raczej słabo. U Stroniu jest ten problem, że jest to dosyć mały obszar. No i tak trochę naciągana jest ta równica. Po prawej stronie mamy Czantorię, po drodze małą Czantorię. No i te pasmo jest dosyć bardzo widokowe, także jest fajnie. Tutaj po drugiej stronie mamy równicę i z równicy szlak na trzy kopce wiślańskie. No i można by powiedzieć, że na tym góry w Ustroniu się kończą.
Także trzeba się cieszyć z tego, co jest. No chociaż zrobić taką trasę, tak jak dzisiaj, no to macie praktycznie cały dzień z głowy. Ale z drugiej strony równica jest o tyle fajna, że jest to jeden z najłatwiejszych podjazdów tutaj w okolicy. Jest ten asfalt, który dużo ułatwia, szczególnie zimą. Można tu podjeżdżać cały rok. Także plusy są. Tak się prezentuje pod szczytem równicy. Naprzeciwko mała Czantoria, przed chwilą stamtąd przyjechałem. No i tak to wygląda. A za mną mieści się szczyt równicy. Za chwilę tam będę wpychał. W słoneczku fajnie się siedziało. Trochę odpocząłem. No ale tu jest ostre wpychanko. Ta końcóweczka. Ale niewiele. Także parę minut pchania. I zjazd na Orłową. Punkt Orłowa, 813 metrów na trzy kopce z buta, 1,5 godziny. Także przede mną trochę zjazdu, a po zjazdach wiadomo, podjazdy. Dojeżdżam do Świniorki, to kolejny szczyt na trasie między trzema kopcami a równicą. Świniorka to jakieś 700 metrów nad poziomem morza. No a przede mną już ostatnia miejscówka i miejsce docelowe, czyli trzy kopce wiślańskie. Świniorka już za mną, zjechałem do najniższego punktu, czyli 600 metrów. No i teraz wspinam się na ostatnią miejscówę, czyli trzy kopce wiślańskie, 810 metrów, czyli wychodzi z tego, że 210 metrów do podjechania. Trzy kopce to ostatnia miejscówka na mojej liście, które warto odwiedzić w Ustroniu. Dlaczego trzy kopce noszą dopisek wiślańskie, nie mam pojęcia. Miejscówka jest na pograniczu trzech gmin, może w większości leży na terenie Wisły i to jest tym powodem. Nie wiem, ale nie to jest ważne. Ważne jest to, że jest to pogranicze Wisły, Ustronia, Brennej. A jest to jako ostatnia miejscówka na naszej liście. Ta tabliczka, którą tu widzicie, obrócona w drugą stronę, informuje o tym, że wjeżdżacie na teren prywatny i przejazd macie umożliwiony dzięki uprzejmości właściciela. Także wszyscy rowerzyści powinni ładnie podziękować za uprzejmość. Ale tak się zastanawiam, jak to jest, że przez kupę lat szła tamtędy droga, przebiegał tamtędy szlak i nagle ktoś się obudził, że to jest teren prywatny. No i tak się zastanawiam, czy tam nie powinna być wpisana w księgi wieczyste jakaś służebność. Ale wracając do naszej miejscówki, warto dodać, że trzy kopce wiślańskie są na naszej liście najpiękniejszych miejsc w Beskidzie Śląskim. Miejscówka naprawdę bardzo fajna. Kilka punktów widokowych. No i dosyć łatwy teren, jeżeli chodzi o dojazd. Łatwy nie mam na myśli, że się nie zmęczycie. Tylko łatwy w tym sensie, że nie potrzebujecie jakiegoś dużego skilla w poruszaniu się po górach. Z Ustronia mamy bardzo fajną drogę. Z Ustronia mamy co najmniej dwie możliwości. Ja polecam na pewno drogę przez Ślepą Dobkę. Większa część asfaltu. Dopiero tu końcóweczka, to co podjeżdżam teraz. No to już wyjeżdżamy w taki delikatny teren. Druga opcja to czarny szlak, ale raczej kierowałbym się nim do zjazdu, tak jak to będę robił dzisiaj. Ponieważ w stronę na trzy kopce może się okazać trochę ciężki.
Także jak ktoś jest doświadczony i ma mocne kopyto, to jak najbardziej może się tamtędy porywać. Ale ja bym raczej sugerował, żeby tym szlakiem zjeżdżać. Trzy kopce wiślańskie, 810 metrów nad poziomem morza. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że tu dotarłem. Ale o tym poopowiadam, jak już będę w samochodzie. No i tak się prezentuje główna miejscówka na Trzech Kopcach Wiślańskich. Tutaj mamy równicę. Tam jest mała Czantoria i Czantoria, z której przyjechałem. A po prawej stronie pasmo Błatniej. Jeszcze szybko tylko podjadę tu parę metrów, pokażę wam z drugiej strony punkt widokowy, jak wygląda. No i będę się zawijał czarnym szlakiem przez Zakrzosek. Barania Góra, Zielony Kopiec, wszystko w śniegu. Zobaczcie, na Skrzycznym, tu mamy Skrzyczne, tu mamy gdzieś małe Skrzyczne Malinowską, też wszystko w śniegu. Dopiero tutaj na Hali Jaworowej coś tam odtajało. Także jestem ciekaw, co będzie po tych nadchodzących śnieżnych dniach, czy to faktycznie śniegiem przysypie. Się okaże, zobaczymy. Wy ten film pewnie już zobaczycie, jak już będzie po wszystkim. Chociaż wcale nie jest powiedziane, że ten śnieg jeszcze nie posypie gdzieś tam w maju i ten sezon nam się mega skróci. No dzisiaj jest pogoda bardzo fajna, tak jak widzicie. Wszędzie sucho. Myślałem, że na tej Czantorii będzie mokro, ale nie było. Było fajnie sucho, bezśnieżnie. Nic nie pozostało, jak się cieszyć i czekać na cieplejsze dni. Dobra, odbijam w prawo i lecę do czarnego szlaku. Dojechałem, 7 godzin jazdy za mną. Powiem wam, że dawno taki zmęczony nie byłem, ale już to zmęczenie mnie brało, jak wjeżdżałem pod równicę. Jak wjeżdżałem pod Trzy Kopce, to już ciężko było. Do tego stopnia, że nawet na zjazdach miałem ciężko. A przyczyn jest kilka. Pierwsza jest taka, że 3 dni temu robiłem skłony na Rzymskiej Ławce, których już dawno nie robiłem. I te plecy nie doszły do siebie. Zrobiłem też kilka przysiadów. Nogi mocno zmęczone. Wczoraj jeszcze miałem mega zakwasy. Dzisiaj rano jeszcze tak lekko bolały, ale już nie męczyły. Także ani plecy, ani nogi dzisiaj nie były w formie. To jest raz. Dwa. Wczoraj cały dzień ciekło mi z nosa. Czyli taki jakiś katar miałem. Wieczorem już dosyć mocno mnie gardło drapało. Wziąłem jakieś tam tabletki przeciwzapalne i przeciwbólowe. Dziś rano czułem się dobrze, nie czułem się chory, ale teraz już znowu czuję, że w nosie coś tam już nie tak jest. Także druga przyczyna. Trzecia przyczyna taka, że delikatnie to wczoraj przepiłem. Także być może coś w tym jest. No a czwarta klasyczna, jedzenie. Przed wyjściem zjadłem parę kromek z pasztetem i to było tyle, tak? Także 7 godzin jazdy i to nie jest dobrze. Wjadę jeszcze do Maka po drodze, nie na jedzenie, a na kawę. Rzadko tą kawę w ostatnim czasie piję, ale tak po trasie, jak jest męcząca trasa, to lubię sobie tam skoczyć i wziąć kawę. Co nam tu ciekawego dzisiaj Strava podsumowała? 41 km, 1500 w pionie.
i 4 godziny 40 minut jazdy. Także tak to dzisiaj wyglądało. Jak już wytrzymaliście do tego momentu z oglądaniem, możecie dać jakiś komentarz, napiszcie co o tym myślicie. Ponaciskajcie wszystko co trzeba ponaciskać. Prawdopodobnie to poprawia zasięgi. Żyjemy w świecie, w którym zasięgi są dosyć ważne. No i to by było tyle. Pozdrawiam wszystkich górskorowerowych wariatów i Biona!